Cześć, tu Kinga. Witam Was na kanale Ekokreatywna w kolejnym holu lumpeksowym połączonym z vlogiem. Słuchajcie, dzisiaj zobaczycie naprawdę super perełki. Perełki z idealnych po prostu materiałów, kaszmiry, wełny, co zechcecie, jedwab, rzeczy na zimę, rzeczy na jesień, ale też będą rzeczy takie eleganckie, które już troszkę można będzie podciągnąć pod tematykę świąt. I to mam na myśli święta Bożego Narodzenia oczywiście, ale w ogóle każdych takich okazji bardziej eleganckich. Pokażę Wam nowe rzeczy, jakie kupiłam w Vive Profit w Krakowie, bo znowu byłam na nowym towarze, no i oczywiście ceny tam są takie na nowym towarze dość ostre, no ale wiecie, kupuję dla Was tutaj i dla siebie rzeczy premium, rzeczy z super składami, więc no tak naprawdę nie mam wyjścia, bo zazwyczaj takich rzeczy już na wyprzedażach tych końcowych nie ma. No więc zobaczycie super perełki. Oraz pokażę Wam też przebitkę krótką, bo byłam też w Bidze w Łagiewnikach. Za chwilę Wam o niej opowiem. Dwie rzeczy mam z Bigi kupione. I na końcu pokażę Wam też taki krótki vlog, jak byliśmy w vintage shopach i w ogóle na spacerze niedawno na Kazimierzu w Krakowie, w Starym Mieście, i taki krótki spacer, dwa sklepiki w vintage Wam też pokażę, takie inspiracje moje. Także kochani, lecimy już i oczywiście jeżeli lubicie tematykę lumpeksów, a zwłaszcza ubrań z super składami i interesują Was ciekawe, modne stylizacje z użyciem różnych rzeczy, również vintage, ale jakościowych, to zapraszam Was na mój kanał do subskrypcji, będzie dużo tego typu treści i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie filmiku, bo jest to dla mnie ogromne wsparcie i bardzo to pomaga zarówno mnie, jak i myślę, że środowisku, bo promujemy tutaj eko ciuchy i ekologiczny styl życia. Słuchajcie, lecimy. Powiem Wam jeszcze tak pokrótce tylko o Bidze, bo już nie będę tam już więcej nawiązywać do tego. Byłam ostatnio i byłam po prostu zszokowana ilością sztucznych rzeczy i to takich tak zwanych odpadów sieciówkowych, które tam sprzedają. Wiem, że w wielu lumpeksach tak jest, to nie jest, że tam Biga jest jakaś dziwna. Po prostu na naszym rynku jest przerażająca ilość tego fast fashion i tych rzeczy, których po prostu po jednym ubraniu nikt nie chce, a nawet często po kupieniu tego na jakiejś wyprzedaży w ogóle ludzie tego nie noszą, oddają to do lumpeksów, właściwie na taki recykling, no i później lumpeksy to sprzedają i po prostu tysiące tych ciuchów takich sztucznych i w zasadzie zupełnie nieużytecznych, bo czegoś takiego się po prostu nie da nosić. Zobaczcie, tutaj pokazuję Wam takie przebitki, bo specjalnie sfilmowałam na potrzeby też shortsa. No jak straszny jest to problem. Słuchajcie, te ciuchy, te fast fashion zalewają, po prostu zalewają naszą ziemię. To jest smutne wręcz. Widać to bardzo właśnie w tych lumpeksach takich dużych, gdzie oni kupują hurtowo te ilości, również właśnie takich z jakichś odpadów sieciówkowych. Odpadów mówię dlatego, że to już są rzeczy, których no nikt by nie włożył tak naprawdę. No zobaczcie, tam wręcz śmieszne są te rzeczy, bo na przykład kombinezon taki mega obcisły, tam pokazywałam przez chwilę, i ten kombinezon po prostu był cały z takiego poliestru, bardzo obcisły, więc tutaj jakbyście to włożyli, to macie od razu plamy pod pachami z potu, no bo to nie oddycha. No nie, już nie wchodzę w szczegóły, ale przykładowo swetry nylonowe, takie grube, które wręcz przypominają futerko jakieś z karakułowa, albo spodnie, których sensu nie rozumiem, no chyba że na przebranie faktycznie jakieś, albo nie wiem właściwie jaki może tego być sens. No jedyne rozwiązanie to chyba, że przebranie jakieś halloweenowe albo jakieś dziwne, sylwestrowe. Przezroczysty praktycznie kombinezon z dziwnymi takimi cienkimi szelkami. Nie wiem, czy to nawet można nazwać szelkami. No przedziwne rzeczy, no albo bluzka, która jest pikowana, taka gruba, jeszcze sztuczna dodatkowo. No i właściwie nie wiadomo, czy to użyć jako kurtkę, czy to jest bluzka, czy to jest... Co to jest, bo funkcji kurtki nie spełnia, bluzki też nie, bo byśmy się w tym zapocili totalnie. Nie mam pojęcia, po co takie rzeczy są w ogóle produkowane, nie wiem, to jest jakaś chyba szalona idea i później wcielona bez sensu zupełnie w życie. Także apeluję do Was, kochani, nie kupujcie takiego chłamu w Shein-ie i w innych sieciówach. Ja jestem zwłaszcza przeciwniczką właśnie fast fashion, bo już te, wiecie, te wszystkie strony takie, gdzie kupujemy rzeczy do domu i takie rzeczy, i tak je kupujemy, i tak większość jest zrobiona w Chinach, ale te ciuchy
zwłaszcza Shein, to dla mnie jest tragedia, ale są też inne tego typu strony właśnie z taką modą, którą nosimy raz. No, także nie kupujcie, lepiej kupić już coś z odzysku, coś super jakościowego i zapłacicie tyle samo praktycznie. No, kupiłam tam jednak dwie rzeczy, które Wam od razu teraz pokażę, a dlatego na początku, że mam na sobie sukienkę, którą kupiłam w tym sklepie. Nie pokazywałam jej tam, bo ją na końcu mierzyłam. Słuchajcie, sukienka jest niesamowita, ma cudowny po prostu kolor, zobaczcie jak to wygląda. Ja Wam potem przybliżę może jeszcze jakieś przebitki tej sukienki. To jest sukienka szyta przez jakiegoś super krawca. Zobaczcie na te detale. Tu jest ona o rozmiar za duża na mnie, niestety. Taka albo taka S-ka z dużym biustem, albo M-ka, bo ja mam tu wszędzie luz, a ona powinna być dopasowana, zwłaszcza w biuście ma, widzicie, taki luz, że wygląda to już moim zdaniem, no bez paska by się nie dało, bo tu by było za dużo wszystkiego. Ale słuchajcie, jest to wełna, nie ma metki, bo jak mówię, jest to sukienka krawiecka w idealnym stanie i ten kolor czerwieni, zakochałam się, jest taki lekko przymglony, jak jakieś właśnie takie róże jesienne, przepiękny kolor. Specjalnie włożyłam trochę bardziej jaskrawy pasek, żebyście zobaczyli różnicę. Pasek jest taki, taki jasno-czerwony, dość wyrazisty, sukienka jest taka lekko przymglonym kolorze. No i ma cudowny krój, ma bardzo piękne plecy, też zobaczycie tam przebitki. Widzicie, tutaj widać, że jest za duża na mnie, bo, no bo musiałam to tutaj ściągnąć i w związku z tym nie widać, tak pokażę Wam krój tej sukienki bez paska przez chwilę. O, widzicie, tutaj teraz widać, że mam luz po prostu i że bez paska ona się nie da nosić, bo ona powinna dolegać w ten sposób. Jako taka sukienka o kroju dopasowanym, nie obciskiwać, ale powinna dolegać do bioder i ta rzecz tutaj na środku powinna być w pasie, a u mnie to już się zaczyna za bardzo tutaj coś dziać, więc no jedynie z paskiem. Naprawdę piękna, piękna sukienka, dawno nie widziałam tak pięknie już tej sukienki, słuchajcie, takie krawieckie rzeczy to są dopiero skarby. Bo, no bo wiecie, szycie na miarę, zwłaszcza u naprawdę dobrych, takich renomowanych krawców, no to jest bardzo droga impreza. Szczególnie, że ta sukienka, gwarantuję Wam, jest z najlepszej wełny. To jest tak, no to się nie da pomylić. To jest delikatna, taka merino wełna, najwyższej jakości. Jest mega przyjemna, czuć, że jest taka naturalna i oddychająca. W dotyku ma podszewkę z wiskozy, bo to też widać i czuć. Także naprawdę piękna sukienka, będę ją dla Was udostępniać, możecie pisać do mnie na maila modaekokreatywna@gmail.com, zresztą wszystkie dane zawsze są w opisie pod filmikiem. No piękna, powiem Wam, że ja co prawda czerwień to nie jest za bardzo mój kolor, no i też taki elegancki, niesamowicie szykowny krój sukienki to też nie do końca jest moja bajka. Ja jestem zbyt szalona na takie eleganckie rzeczy, ale jest to niesamowita klasa. Słuchajcie, taka sukienka myślę, że w butiku jakimś takim jakościowym, projektanckim kosztowałaby ze 2,5-3 tysiące złotych na 100%, bo no i wełna, i po prostu to szycie. Zresztą naprawdę, no zobaczcie, to wszystko jest przepięknie uszyte, skrojone perfekcyjnie. Wow! Jestem po prostu zakochana w tej sukience. Jest piękna. Takie rzeczy przywracają wiarę w to, że jeszcze istnieją takie ciuchy w ogóle i krawcy i ludzie, którzy przykładają znaczenie jakiekolwiek do tego, jak coś jest wykonane. I to jest wygodne, słuchajcie. Taka sukienka, mimo że ma krój dopasowany, ona naprawdę jest wygodna. Czujesz, że się w niej nie spocisz, że jest, no, perfekcja, słuchajcie, na przykład na święta, na Wigilię. Mega elegancka, do tego właśnie złote dodatki, albo jakaś broszka świąteczna, kardigan, cokolwiek. No i pokażę Wam od razu drugą rzecz, którą tam kupiłam. Nałożę ją na sukienkę, bo do tej pory jej jeszcze nie kręciłam. I to jest bardzo ciekawa rzecz, też na wiskozowej podszewce. Mega, słuchajcie, vintage. Golden Gate Collection w ogóle, ciekawe. To jest vintage C&A produkt. Super jakości, skład Wam przeczytam, 37% bawełna, 31% wełna, 25% mohair i 7% wiskoza. Tutaj nie ma żadnych poliestrów, no tak jak to w tamtych czasach, albo coś było całkiem nylonowe czy poliestrowe, albo było całkiem naturalne. No i to jest naprawdę super jakościowy, taka kurteczka udająca futro, bo ona ma taki włos jakby futrzany.
takie jakby bukle, tylko bardzo grube. Bardzo ładna rzecz, słuchajcie, i w zadziwiająco super stanie jak na vintage. Tutaj w ogóle jest taka ciekawa rzecz ze skóry naturalnej, że można to zapiąć tylko na jedną haftkę, już wam to zapnę. Jako takie po prostu mamy luźno i tutaj taka hafteczka nam tylko spina i mamy taki blazerek, coś w rodzaju takiej kurtko-żakietu. Naprawdę to jest piękne. Wow, słuchajcie, no wisiało sobie to tak niewinnie, wiele osób pewnie przeszło obok tego, ale za coś takiego znowu w butiku albo w jakiejś dobrej firmie typu Denis Claire czy coś, to się też płaci grube, grube pieniądze jeszcze z takim składem. Bardzo fajna, taka prosta kurteczka, a jakże szykowna, no nie? I oczywiście ma też, można też zrezygnować z tego zapięcia i normalnie sobie zapiąć to na guziki jak taką kurtkę, blazer. Już wam to zapnę. Naprawdę super piękna rzecz. Ja nie mam za dużo okazji do noszenia czarnego. Jak wam się podoba, to piszcie. Na dole już nie ma więcej zapięć. U góry są zapięcia. A tutaj to się rozchodzi. Ja myślę, że to będzie dobre na SM. Tak jak na mnie mniej więcej. Mega piękna, a bardzo ciepła rzecz, bo to jest wszystko wełna z jakimś moherem. No i ma podszewkę, więc na tą porę roku, co teraz, to możecie to normalnie jako kurtkę nosić bez problemu. Taką właśnie teraz modną, z tym długim, moherowym włosem. Patrzcie, jakie piękne to jest. Się cały czas bije z myślami, jak widzę takie rzeczy, czy je odsprzedawać, czy je puszczać dalej, czy po prostu nosić samemu. Ale naprawdę czarnych rzeczy to u mnie po prostu no za wiele nie noszę czarnego. Po prostu i potem te rzeczy wiszą, mam ich 10, a noszę jedną i to też raz na jakiś czas. Piękna rzecz, patrzcie. No naprawdę, czasem takie vintage rzeczy mnie zadziwiają, bo to jest taki krój, który nigdy nie wyjdzie z mody. Bardzo prosty, bardzo minimalistyczny. Taki właśnie nie trąci myszką, tylko jest taki nadal takie rzeczy po prostu są uznawane jako szykowne, piękne i tak dalej. Nie mogę z tą sukienką, słuchajcie. Dobra. Lecimy dalej, teraz będzie festiwal żakietów, bo przejdę już do zakupu z Vivre Profit, ale będę wam pokazywać jeszcze rzeczy z tą sukienką, bo je mierzyłam do tej sukienki. No i piękny żakiet udało się kupić w rozmiarze M, znaczy 36, ale to jest takie SM. Marka Passport, tu wam pokażę, bo ktoś prosił ostatnio, żebym metki pokazywała. Pokazuję zazwyczaj. Słuchajcie, żakiet jest w takim czekoladowym brązie. Nie wiem, czy to się da uchwycić, ale jest przepiękny. Taki krótki żakiet z metalowymi, mosiężnymi guziczkami. Trochę ten przód jest w takim militarnym stylu ze stójką. Zobaczycie zaraz właśnie do sukienki. Bardzo eleganckiej stylizacji. Tutaj się właśnie do tej stylizacji by prosiła taka świąteczna broszka. Mogłaby wtedy być do tej czerwonej sukienki. Pięknie z brązem wygląda. I z taką brochą na przykład. I z czerwonym szalem. 82% wiskoza, 18% jedwab i 100% podszewka acetatowa, czyli wiskoza. Uwielbiam te rzeczy jedwabno-wiskozowe. Ten welur jest taki niesamowicie miękki i taki luksusowy w dotyku. To jest tak przyjemne. Piękne, piękna, piękna rzecz. Ten kolor też mi się bardzo podoba. A myślę, że sobie też go nie zostawię, bo tych jedwabno-wiskozowych rzeczy to ja mam też dosyć sporo. Mierzyłam też do tej sukienki piękny żakiet, który jest w charakterze kurtki bodajże. I on też niestety nie ma metek, ma wszystko wycięte. Ale kolejna rzecz, która ma wiskozową, bardzo grubą podszewkę i to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest coś designerskiego, dlatego te metki odcięto. Bo często takie rzeczy w takich bardzo premium marek, oddając na przykład marka taką rzecz, odcina metki, bo oni nie chcą jakby ujawniać, że jakieś rzeczy od nich są niesprzedane i że one będą na rynku wtórnym. Patrzcie, jak pięknie wykonana rzecz. Wełna. To jest 100% wełna. Tu jest takie bardzo jakościowe, sztuczne futerko, ale naprawdę piękne. Totalnie jak nowe to jest wszystko, słuchajcie. To jest świetne. Już wam pokazuję z bliska, bo to trzeba zobaczyć. Piękne guziczki. W ogóle to ta wełna jest jak nowa totalnie. I to ma taki cudowny krój, bardzo, bardzo taki do ciała, bardzo elegancki, pięknie uszyty. Z
takimi kieszonkami. To i właśnie te dwurzędowe guziki są takie jakby skórą oblekane. No mega, jeszcze w ogóle ma sznówki do paska, więc ja tu Wam mierzę raz sam ten żakiecik, czyli bez paska, jak super on się dopasowuje do sylwetki. Ja myślę, że to jest taki właśnie rozmiar jak na mnie mniej więcej, czyli takie regularne 36. No i z paskiem tym czerwonym, który mam na sobie na wierzchu, bo też super wyglądają i teraz bardzo, bardzo modne są właśnie takie żakiety czy płaszcze z paskami. Żeby to było widać, że jest ten pasek, że on się wyróżnia, że on jest kontrastowy albo właśnie jakiś taki jakościowy, skórzany i no naprawdę przepiękna rzecz. No i patrzcie na tą wełnę po prostu. No to jest w dotyku takie milutkie, takie fajne. Wiecie co, ja mam duże bardzo doświadczenie w związku z tym, że poluję cały czas na te wełny. W dotyku umiem rozróżnić od razu, czy coś jest nylonem, poliestrem, czy to jest wełna, bo naprawdę to się da rozróżnić nawet po jakby takim połysku tego materiału. Sztuczny materiał ma trochę taki, w pewnym świetle ma taki troszkę nie metaliczny, ale taki lekko błyszczący połysk. Te włókna są takie lekko przezroczyste, właśnie jak folia trochę. Natomiast wełna nie. No i poza tym można zrobić też test zapalniczki, czyli gdzieś od spodu kawałeczek takiej nitki spalić, podpalić i powąchać. Jeżeli to będzie miało zapach palonych włosów, a nie plastiku i nie będzie się topić, to znaczy, że jest to wełna, a w ogóle wełna się nie pali, tylko się tak tli i właśnie takim, właśnie jakbyście włosy spalili, pachnie, więc nie jest to przyjemny zapach, ale da się to przetestować, słuchajcie. To były dwa żakiety, to teraz pokażę Wam kamizelkę. Słuchajcie, nie, najpierw pokażę Wam sukienki jednak, bo kamizelka będzie z sukienką, więc łatwiej tak. Sukienka, która ma wyciętą główną metkę, ale ma metkę z rozmiarem, że niby jest to XS, ale to znowu wiecie, to są te rozmiarówki takie XS oversize'owe, czyli spokojnie do L-ki nawet są te rzeczy, bo one są naprawdę szerokie, zobaczcie sobie, no to tak do M-ki może, bez przesady tym razem. Spokojnie od XS do M, bo zobaczycie za chwilę, że na mnie jest sporo luzu i ona ma tak super skład, ta sukienka. Niestety, może się tutaj uda przeczytać, co to jest za marka, bo nie zdążyłam. Tymczasem zobaczcie, jak wyglądam w tej sukience z paskiem i bez paska. Słuchajcie, 90% wełna, 10% kaszmir. Tadam! Także w ogóle ekstra. Bardzo fajna, nowoczesna znowu sukienka z rozcięciami i tam możecie też sobie, nie znalazłam firmy, możecie też sobie zobaczyć, że jak ma pasek, to jest trochę krótsza, bo wiadomo, troszkę się podrzuca, no i te rozcięcia wyżej sięgają też, więc dla osób niższych lub dla osób, które nie mają nic przeciwko rozcięciom, natomiast jak nie ma paska, jest taka luźna, no to jest po prostu dłuższa i te rozcięcia w ogóle są w takim spoko miejscu, że nie przeszkadza to. Tutaj przez to, że ktoś wyciął metkę, to jest, są takie, zostały takie przeszycia od środka, a ich z zewnątrz w ogóle nie widać, także spoczko. Myślę, że naprawdę fajna sukienka, ja tu oczywiście ją do traperów, tak jakbym ją nosiła. Nie wykluczone, żebym ją w ogóle nosiła też. I do szarych rajstop, bo mi się bardzo podobają takie wełniane rzeczy w takich zestawieniach właśnie monokolorystycznych. I do tego, do tej cudownej składowo sukienki, znowu rzecz piękna, której nie wiem, czy sobie nie zostawię, bo mam trochę szarych rzeczy. Mega piękna kamizelka, taka pikowana z przodu, z kapturem. Patrzcie, jaki fajny materiał. Marka NC Connection. Tak. I znowu jest piękny skład w tej kamizelce, dlatego ją kupiłam, prócz wyglądu. 30% kaszmiru, 70% wełny. No i co powiecie? Wow. Niesamowita jest, po prostu jest bardzo piękna. Jest w super stanie też, w ogóle nie jest jakaś ani rozciągnięta. Jakieś takie pojedyncze gdzieś tutaj kuleczki, o widzicie? Takie coś, co nawet nie trzeba tego odkłaczać maszynką, tylko weźmiecie to dosłownie kilka jest takich na całej kamizelce, można to po prostu zdjąć. I zresztą to zaraz zrobię pewnie. Ale w każdym razie kamizelka jest świetna, do tej sukienki Wam mierzę. No i w ogóle można ją do wielu rzeczy nosić. Do spodni i tak dalej, taki ocieplaczyk, póki jeszcze się da. Albo później pod taką trochę cieńszą, mniej ocieplaną kurtkę, po prostu jako kamizelkę, jako kolejną warstwę, też super.
Słuchajcie, teraz mam piękną bluzę, naprawdę piękną, super marki, Tom Taylor, to jest bardzo dobra marka i wcale nie tania. Rozmiar XL. Myślę, że to jest rzecz, która mogła być od M-ki do XL-ki, ponieważ takie rzeczy mogą być po prostu luźne. Widzicie na mnie, ja mam S-kę, mierzę do tej mojej spódnicy takiej z Merino, z Reserve i do traperów oczywiście, bo taki styl bardzo fajnie wygląda właśnie tak na pół sportowo, trochę elegancko, tak szykownie. I też bardzo fajny skład. Ostatnio kupiłam, nie wiem czy nie mówiłam Wam jeszcze, ale będę Wam pokazywać niedługo, fajny dres w Oysho, połowę skład było wiskozy i naprawdę nie było to tanie. Ale pokażę Wam to teraz, że to ma jeszcze dużo lepszy skład niż tamta rzecz. Bardzo fajna bluza, słuchajcie, właśnie fajna, przewiewna, ale też trochę grzeje, bo wiskoza jest bardzo miła dla ciała. 60% wiskozy, 20% poliamidu i 20% bawełny, więc słuchajcie, 80% naturalny materiał, super, bardzo piękna kolorystyka, właśnie idealne, jak ktoś lubi takie beże, kremy, jasny, szary, to do tego będzie super wyglądać. Taka niewymuszona rzecz, ale o takim już eleganckim i takim bardziej szykownym kroju, można normalnie to nosić w charakterze swetra, a wcale nie dresu. Wręcz ja bym to nosiła jako taki sweter, nawet taki dość szykowny w stylu. Słuchajcie, idziemy dalej. Mam teraz sukienkę bardzo fajną, Time Out. Jest to M-ka, ale może być spokojnie L-ka, bo jest to też oversize. I sukienka jest świetna, z wiskozy, bardzo fajnej wiskozy, w pięknym granatowym kolorze. Znowu to jest taka elegancka sukienka, trochę w stylu Old Money i tutaj ma piękne nacięcia na rękawach i ma na końcu zapinane na guziczki, oblekane. Bardzo prosty krój, taki trochę tunikowy krój. Ona jest mniej więcej do kolanka z rozcięciem. Tutaj nie ma też jest wycięta metka ze składem, ale słuchajcie, to jest liocel i to takiej naprawdę wysokiej jakości. Piękny, taki mięsisty, przyjemny bardzo materiał. Mierzę Wam, oczywiście pokazuję Wam tą sukienkę tak luzem, no bo musicie zobaczyć, ile tu jest luzu, bo naprawdę jest sporo luzu. Ja bym spokojnie powiedziała, że to jest do nawet XL-ki. No bo to jest znowu taki luźny krój. I z paskiem, no bo ja, wiecie, ja tej sukienki nie mogę, nie mogłabym nosić ani mierzyć nawet bez paska, to tylko tak poglądowo. Mój pasek taki od Marka Jacobsa z granatem. I od razu Wam pokażę, przypomnę, buciki, które są nadal na sprzedaż. I idealnie pasują właśnie do materiału tego granatowego, tej sukienki. To są takie piękne buciki francuskie, rozmiar 37. O! Nowiutkie buty. W środku skóra, a tu jest taki właśnie materiał z takim lekkim podwyższeniem, błyszczącym. I to jest piękny granat. Zresztą mimo tego obcasa gdzieś, który ma, myślę, 6,5 cm, są bardzo, bardzo wygodne te buciki i idealny komplet do tej sukienki. Jakby ktoś chciał, to buciki będę w fajnej cenie teraz odsprzedawać. Trochę wyprzedaży już. Także może być fajny, naprawdę fajny zestaw, bo idealnie pasują do siebie. Zresztą mogę Wam to jeszcze tutaj pokazać na wizji, jak to fajnie do siebie wygląda. Takie obydwa matowe. I bardzo podobny kolor granatu. Buciki są minimalnie ciemniejsze, co zresztą całkiem fajnie wygląda. Naprawdę... Aha, jeszcze miałam Wam przypomnieć buty, które mierzyłam do tej czerwonej sukienki. Bo miałam tam złoty pasek i w ogóle do takich złotych dodatków, świątecznych bardziej, super wyglądają złote... czerwona sukienka i te złote dodatki, złote buciki ekstra. I mam tutaj takie buty od projektanta, Stuart Waldman, który jest bardzo drogą firmą. Całe ze skóry i oczywiście bardzo ciekawe obcasy. 37, patrzcie, wszystko skórka. Buciki są nowiutkie. I tu mają taki, na tym złotym, taki jakby nadruk panterki, więc też można by je nosić do, jak lubicie panterkę, jest teraz też modna, można by nosić do takich stylizacji właśnie eleganckich, trochę już z pazurkiem. Buciki też, no to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra firma, więc super łup też. Słuchajcie, ostatnia rzecz dzisiaj, którą Wam pokażę, to super kurtko-płaszcz.
kurtka i płaszcz. Zależy jak kto to interpretuje. Też niby ma rozmiar 36, ale polecam na Eskę M-kę. Firma Koma. Już Wam tu pokazuję. No, płaszcze to już naprawdę są nie tanie na nowym towarze, ale stwierdziłam, że kurtka jest tak śliczna, ma tak piękny materiał, jest tak przyjemna w dotyku, że muszę ją wziąć po prostu. Odpinany kaptur z futrem sztucznym, słuchajcie, to nie jest naturalne, ale jest bardzo wysokiej jakości, więc to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo jakościowo. Taki jenot udawany, ale naprawdę mega przyjemny. W ogóle ta kurtka jest super w dotyku, jest lekko ocieplana taką pikówką w środku, więc to jest spokojnie kurtka już na zimę. Ma i zamek, i takie dwa tutaj stylowe guziczki brązowe. Piękny kolor, taki beż, ale szarawy taki. No i skład tej kurtki, słuchajcie, jest też... aż się zdziwiłam, powiem Wam szczerze, bo już Wam mówię. Teraz bardzo jest popularne łączenie wełny ze sztucznym, natomiast już Wam mówię, co to jest za skład. Oczywiście to pikowanie przypuszczalnie jest sztuczne, bo wiadomo, te pikowania, ocieplenia to teraz raczej robi się z włókien sztucznych. 50% wiskoza, 50% wełna. Super, nie? Wiskoza z wełną. Jest materiał niesamowicie przyjemny. Zobaczcie, jakim super stanie też. Taki beżowo-szary melanż, przepiękny kolor. Naprawdę jest mega śliczna ta kurtka. Także możecie pisać, kto pierwszy, ten lepszy, wiadomo. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Zapraszam Was na Vinted, na którym też robię wyprzedaże. Jak ktoś poprosi tam o zniżkę, to zazwyczaj, oczywiście w granicach rozsądku, wiadomo, bo no, bo za darmo nie da się niczego. Natomiast jak najbardziej piszcie, zajrzyjcie na Vinted, jest tam podlinkowane w nazwa i link jest w opisie filmu. Została nadal nierozwiązana sprawa kurtki pikowanej, tej skandynawskiej, z ostatniego jeszcze hola, którą przypominałam. Nie wiem, czy w końcu, finalnie, jeżeli ta osoba się zdecydowała, to proszę o wiadomość, bo ktoś pytał o tą kurtkę i no zostało to być może przez święto nierozwiązane. Oczywiście zapomniałabym, ale dogrywam. Udało mi się kupić piękne buty dla Wiktora. Słuchajcie, akurat te buty pamiętam cenę, bo mu wysyłałam, czy chce takie, 8 dych. 80 zł, ale ze skóry buty, takie sztyblety na super fajnych, wysokich podeszwach. Zobaczcie, jaki fajny styl mają. I są, słuchajcie, idealnym rozmiarze i w ogóle naprawdę, naprawdę fajne, jakościowe buty, więc myślę, że nawet te 80 zł to nie jest aż tak dużo za jakościowe buty na zimę ze skóry. Zaproszę Was teraz na koniec jeszcze, jak się pożegnamy, na te przebitki vlogowe z Kazimierza. Także takie relaksowe zakończenie dla Was. Możecie zobaczyć, jakie tam sklepiki na Kazimierzu tego typu właśnie komisowo vintage, zresztą bardzo fajne, można spotkać. Lecimy, kochani, już do końca. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was w przyszłym tygodniu. Na pewno będzie już live. Jeżeli nie uda mi się go zrobić z Anią, bo cały czas czekam, aż nam się uda jakoś wspólnie spotkać, no to postaram się go zrobić samodzielnie tym razem, ale może się akurat uda, trzymajcie kciuki. No i będą oczywiście kolejne filmy o tematyce lumpeksowo-designerskiej i stylizacyjnej, także zapraszam Was i pozdrawiam bardzo serdecznie na to popołudnie. Cześć! Patrzcie, jesteśmy na Kazimierzu w Krakowie. Tu jest okrągłolak. Przyszliśmy coś zjeść pysznego i się przejść po prostu. A, tu jest... Tu jest Wiku Karacza. Nawet jeszcze są czynne jakieś stragany. Wszędzie są słynne zapiekanki. Wszyscy tu przychodzą na zapiekanki, ale ja nie jestem fanką zapiekanką. Fanką zapiekanek. Gdzie wszędzie zapiekanki? No i kebaby. Dosłownie chyba z 10 kebabów tu jest różnych.
ale tu jest urokliwie, słuchajcie. Różne sklepiki artystyczne. Trzeba przyznać, że ma swój klimacik. Perfumeria niszowa, zamknięta oczywiście, bo to jednak niedziela. Galeria. O, tutaj warto wejść na pewno. Fajny. No i tak. Wiecie co? Powiem wam, że często wolę coś takiego. Trochę zniszczone budynki, niż takie odnowione na blachę i wyglądają kompletnie bez wyobraźni, po prostu jak jakieś biznes centrum dla, nie wiem, dla kogo w sumie. Co prawda, no jest to trochę pewnie też niszczące dla tych budynków. Ale ma to swój urok, takie troszkę już przeniszczone elewacje. Są jakieś takie bardziej nostalgiczne, autentyczne, o. Tutaj jest upcycling. Rzeczy vintage. O, to jest na przykład robione z różnych rzeczy, z odzysku. Fajny pomysł, super. Idę zobaczyć do środka. To mi się bardzo podoba. Super. Kraków jest bardzo malowniczy wieczorem. Co sądzisz, Wiktorze, o tym? O czym? O zabudowie, architekturze, uroku miasta. Podobała mi się ulica Kupa. Ulica Kupa jest również urokliwa w Krakowie. Tak to co mogę powiedzieć? Nudny, piękny kraj. Nudny. Aż nudą wieje po prostu. Jest tak piękny, że aż nudny. Jest tak nudny, że aż piękny.